sytuacja taka, że otoczyli mnie dziennikarze bardzo tam przysadnie, takim gęstym wianuszkiem, no i był na mojej drodze kabel. Jak Państwo wiedzą, no ja nie lubię, jeśli ktokolwiek, w tym dziennikarze, zachowują się tak nałażliwie, no i musiałem jakoś przejść. Podniosłem kabel nad głowę. No. Ale świadkowie mówią, że czuć było od Pana alkohol. No mój Boże, no. Przepraszam. Panie pośle, to ale, ja zapytam inaczej. Nie, pił no pan dobrze. Wczoraj czy Pan nie pił alkoholu? Był Pan pod wpływem alkoholu, czy był Pan trzeźwy? Proszę odpowiedzieć jasno. Proszę Pani, ja się bardzo Pani pytaniu dziwię i sposobowi, w jaki Pani to stawia. Dobrze, ale ja czułam od Pana alkohol, dlatego pytam. Pytałam Pana wczoraj, z to niech Pani chodzi, to niech Pani chodzi z alkoholem. Panie Marszałku, to proszę nam... Panie Marszałku, ja zapytam inaczej. Czy jak Pan się odnosi do tych zarzutów, do tych podejrzeń, że Pan wczoraj był pod wpływem alkoholu? Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Czy może, mi Pan nie włazić na buty? Bardzo przepraszam. To jest właśnie tak zwana nałazić. Przepraszam bardzo. Panie Marszałku, bardzo proszę o odpowiedź. Jak Pan się odnosi do tych zarzutów, że Pan wczoraj był pod wpływem alkoholu? No mój Boże. Staram się nie zapytać, ale Pan problem, jak Pan idzie. Odnoszę się do tych zarzutów, tak? Czyli był Pan wczoraj wtedy na Pana dzisiaj. Tak, żebym ja się nie potykał. No to stańmy po prostu właśnie. Ja jeszcze tylko to miałem Pani powiedzenia w tej sprawie. Nie jestem przez Państwa wywołany. Dzień był Pan wczoraj trzeźwy, Panie Marszałku. Nie możemy.